Wtorek, 20 luty, Dorota Bednarska, witam Państwa. Oto ważniejsze informacje dnia. Ponad 80% załogi PKS-u opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Frekwencja wyborcza podczas niedzielnego referendum uwłaszczeniowego wyniosła w województwie radomskim 26,5%. W referendum przeprowadzonym wśród załogi radomskiego oddziału PKS 84% pracowników opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Strajk ogłoszony przez związki zawodowe byłby formą poparcia dla Rady Pracowniczej, która chce odwołanie dyrektora Zbigniewa Kucharskiego. W radomskim oddziale PKS do głosowania było uprawnionych 459 osób. W referendum wzięło udział 384 pracowników, czyli 84% załogi. 239 osób, czyli 63% głosujących, opowiedziało się za rozpoczęciem strajku. 139 osób było przeciw, oddano 6 nieważnych głosów. Mimo iż wynik referendum oznacza, że formalnie można rozpocząć strajk, związki odłożyły decyzję do czwartku. Chcemy wcześniej po raz ostatni porozmawiać z ministrem Liberackim, powiedział nam Andrzej Zięba, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Przedstawiciele trzech związków pojadą do Warszawy we czwartek. Jeżeli rozmowy nie zakończą się satysfakcjonującymi załogę decyzjami, strajk rozpocznie się na pewno. Nie wiadomo jednak, jakie formy protestu zostaną zastosowane. Frekwencja wyborcza podczas niedzielnego referendum uwłaszczeniowego wyniosła w województwie radomskim 26,5%, ogłosiła wczoraj Wojewódzka Komisja do Spraw Referendum. Zdecydowana większość głosujących odpowiedziała tak na 4 pytania. Odpowiedzi nie przeważały przy pytaniu dotyczącym rozszerzenia Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W tak zwanym referendum prezydenckim głosowało prawie 142 tysiące osób. Oddano 3167 głosów nieważnych. Na pytanie, czy jesteś za powszechnym uwłaszczeniem obywateli, tak odpowiedziało 135 tysięcy głosujących, przeciw było 6500 osób. Podobnie rozłożyły się głosy wyborców przy pierwszym, drugim i czwartym pytaniu referendum dotyczącego niektórych kierunków wykorzystania majątku państwowego, czyli tzw. referendum sejmowym. Na pytanie trzecie, czy jesteś za rozszerzeniem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, głosujący odpowiedzieli nie. W ten sposób głosowało 100 700 osób. Tak odpowiedziało 34 200 osób. Oprócz dwóch incydentów mających miejsce poza lokalami wyborczymi, referendum przebiegało spokojnie. Wynik głosowania odpowiada zatem wytycznym Solidarności oraz części ugrupowań opozycyjnych. Koalicja proponowała głosowanie tak na wszystkie 5 pytań. Frekwencja wyborcza poniżej 50% oznacza, że referendum nie ma mocy wiążącej. Mimo to premier Cimoszewicz deklarował, że skoro zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za konkretnymi kierunkami uwłaszczenia, rząd może wziąć wyniki pod uwagę przy opracowaniu zasad jego przeprowadzenia. Władze Radomia i wojewoda radomski zawarli porozumienie w sprawie finansowania inwestycji w oświacie przejętych przez gminę. Do tej pory władze miasta odmawiały przejęcia tych inwestycji, gdyż według nich nie zapewniono pieniędzy na realizację. Przypomnijmy, od nowego roku zgodnie z tzw. ustawą miejską gmina przejęła od administracji wojewódzkiej część zadań. Między innymi zarządzanie i finansowanie placówkami oświaty, kultury i pomocy społecznej. Władze miasta protestowały przeciwko przejmowaniu inwestycji rozpoczętych przez Kuratorium Oświaty, twierdząc, że gminy na to nie stać. Podczas spotkania przedstawicieli władz miasta z kuratorem i wojewodą uzgodniono, że wojewoda będzie współfinansował inwestycje rozpoczęte przez kuratorium. Wojewoda obiecał wyłożyć na ten cel 1/3 środków przeznaczanych na inwestycje w oświacie. Osiągnięcie kompromisu w sprawie inwestycji nie oznacza, że miasto wycofa protest skierowany do Ministerstwa Finansów dotyczący finansowania zadań przejętych od wojewody. Władze miasta uważają, że ministerstwo zaniżyło udziały gminy w podatku dochodowym. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wstrzyma do przyszłego tygodnia zapowiedziane wyłączenia dostaw ciepłej wody. W poniedziałek odbędzie się w tej sprawie spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych. Wtedy też okaże się, czy dojdzie do wyłączeń. Najwięksi dłużnicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej to spółdzielnia Ustronie, Budowlani, RSM i Południe. Prezesi radomskich spółdzielni mieszkaniowych uzgodnili z WPC-em, że zapowiedziane wyłączenia ciepłej wody zostaną wstrzymane do przyszłego tygodnia. W poniedziałek prezesi spółdzielni mają spotkać się z dyrekcją WPC.
Do tego czasu spółdzielnie mają opracować realne propozycje spłaty zadłużeń. Spłata należności powinna się zacząć jak najszybciej. WPC uważa też, że sposób regulowania zadłużeń powinien umożliwić zmniejszenie zobowiązań w skali roku. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Ekorozwoju spotkają się jutro z mieszkańcami Radomia. Tematem spotkania będzie obniżenie poziomu wód gruntowych. Przypomnijmy, że problem ten SKER uznał za najbardziej uciążliwy dla naszego miasta. W spotkaniu, które odbędzie się jutro w łaźni o godzinie 17, weźmie udział dyrektor programu pilotażowego na rzecz ochrony środowiska, Paul Markowicz. Na spotkanie mogą przyjść wszyscy, którzy chcą coś robić dla środowiska naturalnego. Na pierwszy rzut oka nie widać, że problem dotyczący obniżenia poziomu wód gruntowych jest poważny, bo wody przecież nie brakuje. Nasze badania wykazały jednak, że wody gruntowe w okolicach Radomia zanikają i dlatego pomoc każdego jest potrzebna, aby zapewnić dostateczną ilość wody dla przyszłych pokoleń. To work with the committee to help them reaching out to the community so that each of you can be an active participant in helping to make Radom a cleaner place to live and to for the future for your children to help ensure that the environment is more protected. W czasie wizyty Paul Markowicz spotka się także z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z młodzieżą Technikum Ochrony Środowiska. Od jutra bez przeszkód będzie można robić zakupy w Sezamie. Klienci będą teraz wchodzić przez nowe, automatycznie otwierane drzwi. Mimo starań kierownictwa PSS z Połem, niepełnosprawni nadal nie mogą liczyć na windę, którą mogliby dostać się na wyższe piętra domu towarowego. Remont trwał od soboty ku utrapieniu klientów, którzy robią zakupy wieczorem. Jest to jedna z nielicznych placówek handlowych w centrum miasta, czynnych po godzinie 18. Przyczyną zamknięcia Sezamu była wymiana drzwi głównych, które od dawna sprawiały wiele kłopotów. To był w zasadzie nakaz chwili, a podyktowany był wygodą dla klientów, którzy mieliśmy takie informacje, mieli problemy ze sforsowaniem drzwi, kotary. Jest to wygoda dla klientów, a dla nas przyjemność, że możemy im sprzyjać. Kierownictwo PSS z Połem zwróciło się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie pieniędzy na likwidację barier architektonicznych w domu towarowym Sezam. Planowano zainstalowanie windy, która umożliwiłaby osobom poruszającym się na wózkach dotarcie na wyższe piętra. Fundusz odmówił, motywując swoją decyzję przepisami, które nie zezwalają na dofinansowanie firm dochodowych. Za taką uznano PSS z Połem. Jedynym ułatwieniem dla niepełnosprawnych jest na razie likwidacja progów w drzwiach głównych. Sezam to nie jedyna placówka należąca do PSS z Połem, w której przewidziano remont. W sklepie samoobsługowym przy ulicy Chrobrego zmieni się wystrój wnętrza, a także elewacja budynku. Prace remontowe rozpoczną się w maju. Informacje sportowe przedstawi Państwu Piotr Szprendałowicz. Witam Państwa. Siatkarze Wojskowego Klubu Sportowego Czarni, wygrywając jedno spotkanie dwumeczu z Mostostalem w Kędzierzynie-Koźlu, znacznie zwiększyli swe szanse na utrzymanie w Serii A pierwszej ligi. Czarnych do walki motywują nie tylko ambicje sportowe, również premie finansowe. Za każdy wygrany mecz w Radomiu siatkarze otrzymują do podziału kwotę 30 milionów starych złotych. Za zwycięstwo w spotkaniu wyjazdowym premia jest wyższa i wynosi 40 milionów. Ponadto dochody zawodników powiększają sumy rocznych kontraktów indywidualnych, wynoszące średnio blisko 100 milionów. Do tego dochodzi miesięczna pensja siatkarzy pozostających na etacie wojskowym bądź klubowym, około 10 milionów złotych. Dodatkowym bodźcem do skutecznej gry są premie za awans do strefy medalowej bądź utrzymanie się przed spadkiem. Czarni, broniący się w bieżącym sezonie przed degradacją, w razie powodzenia otrzymają do podziału kwotę 150 milionów złotych. Są to nagrody rzędu średniej krajowej. Myślę, że powinny zadowolić zawodników. Zdaniem kierownictwa klubu utrzymanie się radomskiej drużyny w gronie najlepszych w Polsce zespołów spowoduje możliwość pozyskania możnych sponsorów, a co za tym idzie wzrost zarobków siatkarzy. Przypomnę Państwu ważniejsze informacje dnia. Ponad 80% załogi PKS-u opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Frekwencja wyborcza podczas niedzielnego referendum uwłaszczeniowego wyniosła w województwie radomskim 26,5%.
Dziś w Teledzienniku to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.